Squeaker, quick, squeak, quicker, squeaker, squeak, at home. Te pierwsze momenty były okropne, bo właściwie zajmowałem się wszystkim, tylko nie tym, czym powinienem się zajmować, czyli no, dobrym odegraniem i interpretowaniem tekstu, który mi podano. Nie rozumiałem, jak można się skupić w tak krótkim czasie, ten czas 2-3 sekund przed wejściem, więc człowiek się spina, chce, no falstart, no dobrze, to jeszcze raz, ale przecież w tekście mamy różne tam odbicia, jakieś pauzy, to słowo ma być troszkę dłużej wypowiedziane, to krócej, ja byłem kompletnie zdezorientowany i no, był pewien rodzaj paniki. Po latach to się oczywiście zmienia, ale to pierwsze wrażenie pozostało na mnie, no, chyba na zawsze. Czekaj, ja ją obezwładnię. Tak, to właśnie Kong. Od strony technicznej dla mnie to były fragmenty, niektóre bardzo, bardzo trudne. Po to, żeby zmieścić ten język polski, nie zawsze odpowiadając przecież temu, co jest w języku angielskim. I co? Wszystko gotowe na Wielki Wieczór? O tak, uznałem, że zaczniemy od zupy i lekkiej sałatki, a potem pomyślimy o drugim. Nie pytam o jedzenie. No wiesz. A, tak, jadzik dla Cusco. Jadzik stworzony specjalnie, by otruć Cusco. Cuscowy jadzik. Mnie się bardzo podobało jego takie, o, to znaczy, że coś tam mówi do Izmy. A, jasne. I nic nie rozumie. Krąg, podaj królowi kielich. Kielich. Jasne. Jasne. Ty rozmawiasz z wiewiórką. Było się kiedyś skautem. Znam mowę wszystkich leśnych stworzeń. Proszę, kontyngentuj. Squeaka squeak, squeak. Squeakonek, squeakoną, squeakała squeak. Jaguary, kurczę. Nie wiem, tam było bardzo skomplikowane, bo myśmy tam się zastanawiali, o czym oni tak naprawdę rozmawiają. Bo później tam jest to wytłumaczone, że on... Squeaka squeak, 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 coś tam... Quicka. No to go zapytaj, dokąd poszła ta lama! Squeaku, squeak, squeakendy. Mówimy o filmie jakby tym pełnometrażowym, prawda? Na Wyszatę Króla. Później był jeszcze serial. Koktajl drożdżowy dla pani trener. Zapomniałeś o słomce. Słuszna racja. A najlepsze, że słomka robi takie ichu-ichu, jak się ją wciąga i wyciąga. To już była taka inna produkcja. No ja cenię sobie ten pierwszy oryginał Kronka. Mój orzech gdzieś zniknął. Squeak, 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 squeak. Czy zjadłeś mój orzech? Squeak, 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 squeak. Wisisz mi jednego orzecha. Squeak, 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 squeak. Squeaka. Dumny z was jestem. Namęczyłem się, ale myślę, że efekt zadowalający. Mój syn twierdzi, że w porządku, także. O, więc to jest ten demon szybkości, o którym tyle słyszałam. Pietro Maksimow. Darzę go szczególnym zainteresowaniem. Największy problem mam zawsze, kiedy spotykam kogoś, kto zastanawia się, skąd znam pana głos. Czy pan jest lektorem, aktorem? No to ja mówię i tym, i tym. Sisi korzysta z pomocy przyjaciół, by zdemaskować fałszywego arcyksięcia. Zajmijcie pozycje bojowe i powodzenia! Helena przygotowuje się do ślubu, a doktor Fritz zmienia front. Oglądałem to też. Przecież bo byłem w studiu, więc no, nie oglądam. Oczywiście w domu nie oglądałem, nie włączałem sobie księżniczki Sisi. Ale no, historia znana. Jestem kapitan Tajfo, ochrona jej królewskiej mości. Królowa Jamila wie o waszym przybyciu. Dobrze, że jesteś, mistrzu Kenobi. Ale też już nie pamiętam. Wiem, że w Atlantydzie też była rola. Oho, zmieszałeś grunt, co? Molier, chyba ci mówiłem, czego robić nie wypada. Cofnij się! Mam mydło i nie zawaham się go użyć. To był pierwszy film, który zobaczyłem tak od początku do końca, ponieważ premiera odbyło się... Nie wiem, który to był rok, ale... Premiera odbyła się w sali kongresowej. Ojciec był w wojsku felczerem. Po wojnie osiadł w Kansas i tam poznał moją matkę. Żartujesz? Nie. Mam dyplom uniwersytecki z Howard i talizman od pędzącego konia. Powiem szczerze, że bardziej zwracam uwagę później, jak oglądam, na to, co robią koledzy. A robią niesamowite rzeczy, fantastyczne. I to też jest bardzo, bardzo potrzebne, bo musimy siebie oglądać, musimy siebie
obserwować, bo z tego wynikają same dobre rzeczy. Frank, to spore zabawki. Zbytnio się martwisz. Może się starzeje. Od Wietnamu minęło dużo czasu. Czy ty się nigdy nie męczysz? Nigdy. Tak, ale to był też epizod. Czy ty w ogóle myślisz o tym, co robisz? Ej, spuściłem łomot niejednemu kosmicie. W szybie kopalni srebra też spuściłeś łomot kosmitom? Było dwóch na jednego. No szczerze, nie mogę sobie przypomnieć, ale grałem też duży serial ludzki. Zrobiłem twoje ulubione kanapki. Uważaj na siebie. Wyrośnij na przyzwoitego obywatela. Powiem szczerze, w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć, ale muszę o tym powiedzieć, bo... Dlaczego? Bo było parę takich... maili do mojej agentki skierowanych o kontakt, bo ten dubbing właśnie, ta rola moja i tak bardzo się podobała. Jedz owoce i świeże warzywa i pomagaj staruszkom przejść przez ulicę. Z wyjątkiem mamy Debory. Tak. Jej nie pomagaj. A nawet przeszkadzaj. Wepchnij prosto pod śmieciarę. Polecam. Piękny rabuś. Tak śmierdzi lęk. Słyszę twój oddech. Ale tam był świetny aktor, który grał właśnie tego smoka w wersji oryginalnej, bo tam był, nie wiem jak ma na imię, Cumberbatch. I feel your air. A ponieważ to zostało świetnie nagrane, no to chodzi o to, żeby tego nie popsuć. Chodź, nie wstydź się, nie chowaj się w ciemności. Grałem zresztą kiedyś jakąś postać, dubbingowałem. Nie wiem, czy to była niesamowita czwórka, mogę się mylić. Tak, czyż ja go nie ostrzegałem, ale nie chciał mnie słuchać. O nie! Ben, jesteśmy na wizji. Tak, wiem, ale się wściekłem. Cieszyłem się, że zostałem zaproszony, że tam zagram i tak dalej. Ale co się okazuje, w większości były to właśnie reakcje. No i ilość tych reakcji była... przeogromna. Żeby taki naukowiec jak on nie wiedział nic o promieniowaniu kosmicznym? Chwileczkę, panie Grimm, proszę. Wróćmy do naszej opowieści. No cóż, jak pan chce, panie Dean. I już nie mówię o tym, że po takim nagraniu to gardło może też wysiąść, jeżeli się źle operuje właśnie oddechem i mówi się na gardle. Nie! Co za ból! A, nie, tylko nie Hulk! Nie teraz! Muszę koniecznie dostać się do bazy Gamma! Tam jest odpowiedni sprzęt do zakończenia! Moim zdaniem gry są zdecydowanie łatwiejsze niż dubbing, czy to kreskówki jakiejś, czy filmów. To pijak, a takim nie można ufać. Jim Raynor to nędzny tchórz. Odkąd żeś wlazł na pokład, cały czas mącisz. Tak sądzisz. Jeżeli mówimy o grach w porównaniu na przykład z dubbingiem, no chociażby z Kronka, no to tutaj mamy do czynienia naprawdę z ciężką pracą. Z ciężką to nie jest łatwa praca. Wdzięczna bardzo, bardzo interesująca, fajna i później jest satysfakcja. Ale zdecydowanie łatwiej jest w przypadku Gothica. No miałem ileś tam tysięcy wersów. Ilość? Oczywiście ogromna. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Ale nie musimy przejmować się kłapami, nie musimy się przejmować czasem. Chociaż niekiedy też potrzeba jest zawarcia tej kwestii w danych ramach czasowych, na przykład, no, prosi realizator, żeby to jednak zmieścić, bo tam w tej grze będzie taka i taka sytuacja. I musimy się zmieścić w tych, dajmy na to, 18 sekundach. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. To była długa praca, ale nie miałem bladego pojęcia, że to jest jakaś kultowa gra. A to jest bardzo, bardzo kultowa. Dlaczego mam uważać na ludzi z nowego obozu?
W porównaniu z nowym obozem, stary obóz to ciche i przytulne miejsce. I do tej pory nawet starsze osoby, starsze, no już w średnim wieku powiedzmy, które grały, były troszkę młodsze, mówią, że no człowieku, no to gotik, no jakżeż. No. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A? Tak naprawdę poza gotikiem nie można mówić, żebym miał coś spektakularnego w grach. Nic nie przebije gry gotik. Nagrywa się, idzie się do domu, idzie się do teatru, idzie się do telewizji, czy robi się jakieś inne rzeczy jeszcze, w tej chwili audiobooki. I szczerze mówiąc, nie ma czasu na to, żeby się temu przyjrzeć troszeczkę tak. A poza tym ja myślę sobie, że tak, jeżeli ktoś akceptuje, reżyser, to co robię i mówi, że jest okej, no to jest okej, no więc nie ma się nad czym już tutaj rozwodzić.